Sponsorami relacji są Duffy i Isto Service. Witam Państwa serdecznie. No zacznę od tego, że za nami już parę dni tutaj na obozie w Turcji. Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy bardzo dobre warunki, bardzo dobre boiska do treningu, no fajny hotel, dużo tutaj rzeczy takich, jeżeli chodzi o odnowę biologiczną, o regenerację, ale przede wszystkim te warunki są bardzo fajne. Pogoda też dopisuje, chociaż dzisiaj było troszeczkę wiecznie, ale już jesteśmy tutaj trzeci dzień, także dużo trenujemy, dużo pracujemy, przy okazji też gramy. Za chwilę powiem oczywiście o tym pierwszym naszym meczu kontrolnym i na razie atmosfera jest bardzo fajna, wszyscy są zadowoleni, nie ma praktycznie żadnych kontuzji. To jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, no dzisiaj mieliśmy pierwszy mecz kontrolny, graliśmy z zespołem z Serbii, który no, gdzieś znajduje się w środku tabeli. Natomiast to był bardzo, według mnie, wymagający przeciwnik. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym, zdecydowanie lepszym, przede wszystkim pod względem stworzonych sytuacji. Natomiast plan na ten meczu był taki, praktycznie wszyscy pograli, skompletowaliśmy dwie jedenastki. Jedna grała w pierwszej połowie, druga w drugiej połowie i tak, żeby praktycznie większość zawodników rozegrała po 45 minut. I tak jak mówię, byliśmy zespołem lepszym, oczywiście były pozytywy, było troszeczkę też negatywów, ale przede wszystkim zadowoleni jesteśmy z tego, z zadań taktycznych, którzy zawodnicy się wywiązywali i też no, na pewno paru zawodników zagrało na takich pozycjach, na których chcielibyśmy ich zobaczyć, bo na przykład Gonzalo grał na pozycji numer 6, takiej nietypowej, Thiago Matos grał jako prawo obrońca, Rondon na 10, grał Olejarka, grał Wróblewski, czyli nowi zawodnicy. I dla nas przede wszystkim było to w tym sparingu ważne, żeby tym zawodnikom się przyjrzeć, żeby zobaczyć, w jakich są dyspozycjach, jak się prezentują na tle naszego zespołu. Jeżeli chodzi o absencje jakieś, o kontuzje, to lekki uraz ma Filip Majchrowicz, także dzisiaj nie grał. Mateusz Radecki trenuje na pełnych obrotach, ale podjąłem decyzję, że jeszcze w tym meczu nie zagra, także był oszczędzany. Pewnie w meczu piątkowym, w następnym, będzie do naszej dyspozycji, ale tutaj nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze się tam wszystko układa. No też dwóch, trzech zawodników właśnie nie zagrało, bo mamy 24 zawodników i po prostu paru zawodnikom daliśmy trochę odpocząć, tym młodym przede wszystkim i tym, którzy już są sprawdzeni, żeby przyjrzeć się przede wszystkim tym zawodnikom, którzy no, albo do nas dołączyli, albo mieli jakieś zaległości, albo żeby zobaczyć właśnie, na jakich pozycjach grają. Plany na następne dni są takie, że nie schodzimy z tych obciążeń treningowych, dalej dosyć mocno trenujemy. Czeka nas ciekawy dzień w piątek, bo gramy podwójny mecz taki sparingowy z drużyną czeską i z drużyną z Węgier. Zespół będzie podzielony znowu na dwa składy i myślę, że tutaj już gdzie zawodnicy zagrają po 90 minut. Także tyle z mojej strony i myślę, że na razie jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj po prostu przepracowaliśmy w tej chwili. Sponsorami relacji są Duffy i Isto Service.